Elo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym miałem wam pokazać, jak się ostro jeździ na snowboardzie. Ale niestety śniegu nie ma, cały spłynął, dlatego pokażę wam, jak przygotować się do takiej ostrej jazdy na snowboardzie. I dzisiaj pokażę wam zajawkę, która jest bardzo pożyteczna. Zresztą zobaczcie to sami. Siemanko, witam. Siemanko, witam cię. Cześć. Słyszałem, że można tutaj potrenować, że tak powiem, przed sezonem, a że jesteśmy co prawda w środku sezonu, ale śniegu nie ma, to chętnie bym potrenował, tylko... No właśnie, sezonem jest kicha w tym roku, ale zapraszam na moje zajęcia, które nazywają się Acroboard. Za chwilę rozłożymy sprzęcior. Aha, czyli do roboty. Do roboty. Do roboty. Podobno na tym będziemy skakać, tym podobno będziemy się asekurować, a tam mamy jeszcze kupę sprzętu, który będziemy wykorzystywać do treningu różnych rodzajów sportów związanych z deską. Co konkretnie będziemy robić dokładnie? Przede wszystkim zawsze rozgrzewka i to taka dosyć solidna, nie krótka, pobieżna, tylko ostra rozgrzewka, tak żebyś się spocił. Zaczynamy od prozaicznego biegania. Takie lądowanie to aerozol. Od czego my zaczniemy? No myślę, że zaczniemy od tego, od czego zaczął tutaj kolega. Od skoków na płaskiej trampolinie z deseczką. Teraz przechodzimy do tego magicznego urządzenia, które jest pierwsze w Polsce, powiedziałeś, czyli Pierwsze i jedyne, czyli ja jako znany snowboarder, który rozwala się na snowboardzie i ma ciężkie kontuzje, przetestuję tą deseczkę, tak? Słuchajcie, naprawdę mam dość. Co prawda czuję się jak chłopiec w sklepie z zabawkami, ale jak nie ma siły, to nie ma siły. Tu trzeba mieć super kondycję, więc ja teraz muszę sobie odpocząć, a wam pokażę, żebyście się nie nudzili, jak chłopaki zawodowcy to robią naprawdę. Dzięki chłopaki wielkie, jeszcze raz, super. Będę przychodził na treningi, a z naszymi widzami mam nadzieję, że spotkam się za tydzień i że zobaczymy się na prawdziwym, prawdziwym śniegu w górach, gdzie pokażę wam super odlotowe triki, do których dzisiaj się właśnie przygotowałem na sucho. A teraz elo, do zobaczenia za tydzień. Przed państwem pastylka Tantum Verde Pew.